Dzień dobry, witam Was 31 lipca w nowym reading vlogu, bardziej pewnie vlogu niż reading vlogu, ale stwierdziłam, że kończę czytać Balladę Ptaków i Węży. Zostało mi tam troszkę ponad 100 stron i stwierdziłam, że mam nadzieję, że skończę to czytać dzisiaj, ewentualnie jutro i nagram Wam coś po prostu z tą książką. No i właśnie tak to się zaczęło. Co prawda, jak widzicie, wyglądam jak wyglądam. To się za moment ogarnie, bo i włosy są nie takie, i twarz jest w ogóle nie taka, muszę zmienić twarz. W tle w ogóle dziecko krzyczy, więc jest ekstra. A ja wstałam z tak przepotężnym bólem głowy, że to, że tak wyglądam, to i tak nie jest źle, bo czuję się 13 razy gorzej. I akurat sobie robię śniadanie przy tych krzykach w tle, więc miodzik, czego chcieć od życia więcej. I stwierdziłam, że dzisiejszy dzień nie będzie takim typowym moim dniem, przesiedzianym w domu z dzieckiem i tylko i wyłącznie przy czytaniu książki i przy dziecku oczywiście i przy kocie, że po prostu nagram może co nieco dzisiaj, mam nadzieję, że mi się to uda i mam nadzieję, że to wyjdzie i mam nadzieję, że się Wam spodoba. I tak, ja będę kontynuować robienie tego, co robię i co mam dzisiaj w planach. I mam nadzieję, że faktycznie w tym reading vlogu uda mi się skończyć książkę, którą dzisiaj czytam. Znaczy, którą czytam już od kilku dni, ale którą dzisiaj mam zamiar skończyć, ewentualnie jutro, i chwilę Wam o niej poopowiadać, bo w moich reading vlogach rzadko Wam o tych książkach opowiadam, bo tak jakoś wychodzi, bo ja je czytam długo, a nie chcę nagrywać tak długich vlogów i w ogóle. Zresztą zobaczcie sami, jeżeli jesteście chętni, to zapraszam dalej do oglądania. Się ogarnęłam. Nie ma może rewelacji, ale w takim stanie mogę jechać teraz spokojnie na zakupy. W sumie tylko rano trochę poczytałam i to było tyle. Więc ten reading vlog, tak jak Wam powiedziałam, jest mało reading, a jest bardziej vlog. Teraz jest godzina 21:16, więc dziecko już śpi. Mąż poszedł do pracy w ciszy i w spokoju. Będę sobie dalej czytać Balladę Ptaków i Węży, dla której w ogóle stworzyłam tego dzisiejszego reading vloga, ale no, widzicie, wychodzi jak wychodzi. Mam tutaj Blacka, mam tutaj chipsy, bo o 21 najlepiej się je chipsy. Po całym dniu jedzenia zdrowych rzeczy, zdrowych posiłków, ryżu, kurczaka, jakichś zdrowych przekąsek, nażre się chipsów, bo mam taką ochotę, jestem dorosła, wolno mi i będę czytać. I zobaczymy, o której padnę. Najgorsze jest to, że chciałabym czytać całą noc. I spać nad ranem, i później spać do 12 i znowu czytać. No ale niestety obawiam się, że mimo, że moje dziecko niedawno poszło spać, to liczę, że ona tak 6:30 wstanie, no i ja nie będę miała wyboru. Artur będzie po nocy, więc on się będzie musiał wyspać, bo musi odespać cały dzisiejszy dzień i całe 8 godzin w nocy, które będzie pracował, więc on będzie musiał spać. No a ja zobaczymy. Ja bym chciała czytać, ale to się prawdopodobnie nie uda. Dam Wam znać, ile mi się uda przeczytać dzisiaj i będziemy tego vloga kontynuować jeszcze jutro, czyli w sobotę, i mam nadzieję, że uda mi się to przeczytać. Zobaczymy. Wątpię, żeby mi się to udało przeczytać dzisiaj do północy,
Szkoda, bo liczyłam, że przeczytam Balladę Ptaków i Węży jeszcze w lipcu. No nie uda się, trudno. Jeżeli się uda, to by było fantastyczne, ale nie czytam aż tak szybko. Chciałabym to przeczytać jeszcze tak jutro, więc prawdopodobnie widzimy się za chwilę w dniu jutrzejszym. Trzymajcie za mnie kciuki i czytamy dalej. Skończyłam czytać Balladę Ptaków i Węży i jestem z siebie niesamowicie dumna i jestem na siebie niesamowicie zła, że wczoraj mi się tego nie udało, bo tak niewiele mi brakło do końca. Z tego co patrzyłam, tam było około 80 stron, ale wczoraj już byłam padnięta i wiedziałam, że nie dam rady i musiałam się położyć. I tak jak wam mówiłam, o 6:30 moje dziecko już nie spało, więc musiałam się nią zająć, ale dzisiaj w każdej wolnej chwili czytałam. I jak tylko Artur wstał po nocy i zajął się małą, po prostu czytałam, nie dawałam sobie wytchnienia, żeby tylko tą książkę dzisiaj skończyć. I udało się. I jestem tak niesamowicie szczęśliwa. Przypomniałam sobie, jak bardzo kocham Igrzyska Śmierci, całą trylogię. Mimo że w Igrzyskach główną postacią była Katniss, tutaj główną postacią jest prezydent Snow. Jeszcze w sumie nie prezydent, bo w tej części ma dopiero 18 lat. Kariera i wszystko jeszcze przed nim. Poznajemy go bardzo dokładnie i już wiem, czemu stał się taki, jakim się stał, będąc już prezydentem. Bardzo wiele rzeczy można z tego wyczytać, z tego, co w tym tomie otrzymujemy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze kilka innych części, bo jestem niesamowicie ciekawa, jak kariera prezydenta Snowa się rozwijała, zanim został prezydentem. I powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo ja w ogóle nie spodziewałam się tego, co dostałam. Bo tak naprawdę towarzyszymy Snowowi, przyszłemu prezydentowi, który jeszcze o tym nie wie, w 10 Igrzyskach Głodowych, w którym po raz pierwszy uczniowie, najlepsi uczniowie w Akademii w Kapitolu, zostali wybrani na mentorów, trybutów, którzy się na tych igrzyskach pojawią. I powiem wam, że jestem w szoku o tyle, bo myślałam, że ta książka będzie się skupiała tylko i wyłącznie na igrzyskach, na tych konkretnych 10 igrzyskach. I jakby po rozwiązaniu igrzysk skończy się historia i tyle. A tu się okazuje, że książkę mamy podzieloną na 3 części i tak naprawdę pierwsza część to ten moment, w sumie zanim rozpoczną się igrzyska, bardzo dużo dowiadujemy się o Akademii, o uczniach, o relacjach Snowa z innymi uczniami, o sytuacji w domu, o sytuacji z wojny, przed wojną, w trakcie wojny, po wojnie, jak ich w ogóle ród Snowów tam sobie poradził, czy jak sobie nie poradził. Druga część to już są typowo igrzyska, które też są w ogóle dla mnie takim totalną różnicą między tym, co otrzymywaliśmy czytając trylogię z Katniss, a tym, co się zadziało tutaj. Ja myślałam, że one od początku są takie, wiecie, są po prostu takim wielkim show od samego początku. A tu się okazuje, że to show dopiero się zaczęło rozwijać powoli z każdymi kolejnymi igrzyskami, bo tu pojawia się problem tego, że nikt tych igrzysk nie chce oglądać, mimo że to jest 10. edycja. I pojawiają się pomysły, jak je urozmaicić, co dodać, czy są jakieś w ogóle pomysły, co zrobić, żeby w ogóle ludzi zachęcić, żeby oglądali to, jak dzieci wyrzynają się po prostu na arenie. To jest druga część, a trzecia to są jakby dalsze losy prezydenta Snowa, przyszłego prezydenta Snowa. Mówię prezydenta Snowa, wybaczcie mi za to, ale nie potrafię wymówić jego imienia. Coriolanus.
chyba tak brzmi pełne imię, mogłam się pomylić i powtarzanie tego imienia jest dla mnie trudniejsze, mimo że krótsze, niż mówienie przyszłego prezydenta Snowa. Tak jest bardziej po polsku dla mnie. Więc trzecia część tej historii, tej książki, no to jest historia dalsze losy prezydenta, przyszłego prezydenta Snowa Coriolanusa po igrzyskach, które też są dla mnie w ogóle zaskakujące. Wiele rzeczy w tej zwykłej trylogii z Katniss było dla mnie zaskakujących. Wiele różnych rozwiązań, wiele różnych zakończeń, wiele różnych zwrotów akcji. I tutaj pani Collins się też popisała. I też wiele razy byłam w szoku i też wiele razy wychodziłam z podziwu, jak wiele rzeczy można było wymyślić. Ale na pewno mogę powiedzieć to, że nienawidziłam w Igrzyskach Śmierci prezydenta Snowa. Po prostu, to jest postać tak wykreowana, której się tam po prostu nie lubi, tak mi się wydaje. Ja takie wtedy odnosiłam wrażenie. Nie robiłam rereadu Igrzysk, więc jakby nie do końca może pamiętam to aż tak dobrze, bo przez wiele lat wielu szczegółów mogłam nie pamiętać lub zapomnieć. W każdym razie, no, pałałam niechęcią do tego prezydenta już od samego początku, gdy tylko zobaczyłam go w Igrzyskach Śmierci, czy jak go czytałam, czy w ogóle, no, mniejsza. I teraz wiem, dlaczego za to go nienawidzę, bo tutaj mamy w Balladzie Ptaków i Węży mamy pięknie pokazane, jakie ideologie, jakie idee w życiu pochwala Snow. Jak to jego życie jest po prostu, jak ono się toczy i jak te różne bodźce, które mogłyby go zmienić, powiedzmy, na lepsze bądź na gorsze, też na niego wpływały. Jak ludzie go traktowali, jak nim też poniekąd trochę sterowali, jak go naprowadzali na różne może mniej lub bardziej brutalne lub okrutne pomysły. Więc powiem wam, że ja jestem w mega pozytywnym szoku, bo nie spodziewałam się, że ta część, bo na Lubimy Czytać widziałam, że ten tom jest określony jako 0,1, 0,1 przed całą trylogią, więc liczę, że pojawią się kolejne części jeszcze, zanim w ogóle wstąpimy na igrzyska do oryginalnej trylogii, ale powiem wam, że nie myślałam, że to będzie aż tak dobre i że tak bardzo mi się spodoba, a w szczególności, że aż tak mocno mi przypomni, dlaczego ja tak kocham Igrzyska Śmierci. Naprawdę, to co się tam dzieje, powiem wam, to jest rewelacja. Tam jest, oczywiście, to jest brutalne, to jest okrutne i w ogóle, no tam się dzieje cała masa strasznych rzeczy, bo ja nie mówię, że w ogóle pomysł z samymi igrzyskami jest spoko, bo on jest straszny, dramatyczny i ja nigdy w życiu nie chciałabym, żeby coś takiego się działo na świecie, broń Boże, ale po prostu pomysł, jego realizacja i w ogóle wykonanie i to, jak wszystko się według mnie trzyma po prostu, kolokwialnie mówiąc, kupy, jest rewelacyjne i w ogóle nie ujmuje przyjemności z czytania jako takiego. Więc ja jestem zachwycona. Jestem zachwycona tą pozycją i ja po prostu nie mogę się doczekać więcej. Chcę więcej. Tęsknię za igrzyskami i na ten moment bardzo bym chciała sobie zrobić reread igrzysk. W sumie nie tylko igrzysk, bo całej masy książek, które kocham. Ale no, powiem wam, że przeliczyłam wczoraj albo przedwczoraj ilość nieprzeczytanych książek na mojej półce i wyszło mi 114 książek, więc jakby robienie rereadów książek, które kocham i które chciałabym przeczytać przy takiej ilości zupełnie nieruszonych tytułów, no byłby dla mnie w szczególności strzałem w kolano, bo ja długo czytam. Wiecie, jakbym jeszcze pochłaniała te książki faktycznie, że dzisiaj zaczynam pierwszy tom igrzysk, a nie wiem, w poniedziałek kończę trzeci, to jeszcze by to miało sens. Ale ja bym dzisiaj zaczęła pierwszy tom igrzysk, a skończyła go w przyszłym tygodniu, a przez ten czas, no, chciałabym jednak przeczytać jeszcze coś innego. Chętniej wracam do filmów, jeżeli chodzi o oglądanie jakiejś historii kilkanaście, dziesiąt razy, no to bardziej filmy. I właśnie dlatego za moment kończę. Jak widzicie, zdążyłam się też właśnie wykąpać, bo Artur położył małą. Ja pierwsze co poszłam się wykąpać, żeby w ogóle wyglądać jak człowiek. I no nie zdążyłam się ogarnąć, ale stwierdziłam, że muszę to nagrać teraz, bo za chwilę mamy nadrabiać zbrodnie Grindelwalda, o ile to dobrze przeczytałam, bo
Znowu, to jest kolejne nazwisko, z którym mam problem, więc jakby będziemy nadrabiać drugą część Fantastycznych Zwierząt. I dlatego szybko się wykąpałam i jeszcze teraz właśnie szybko dogrywam tą końcówkę vloga. Powiem Wam tak, jeżeli jesteście fanami Igrzysk Śmierci, to Ballada Ptaków i Węży jest totalnie dla Was. Wy się w niej zakochacie, tak, na 99%, tak obstawiam, że się zakochacie. Natomiast jeżeli nie przepadacie za igrzyskami, to powiedziałabym, dajcie szansę temu pierwszemu tomowi. On ma, wiecie, zupełnie innego głównego bohatera, zupełnie inne wątki, zupełnie inne spojrzenie na igrzyska, na politykę, na całą masę innych rzeczy, bo nasz główny bohater nie wychowuje się w 12 dystrykcie i nie jest zmuszony do udziału w igrzyskach, tak jak była do tego zmuszona Katniss, Pita czy cała masa innych trybutów z oryginalnej trylogii, ale mamy 18-letniego chłopaka, mieszkańca Kapitolu, jednego z najbardziej szanowanych rodów w Kapitolu, który stracił w wojnie rodziców, którzy zginęli postrzeleni przez rebeliantów z dystryktów i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy gościa, który jest pełny ambicji, pełny jakiejś tam motywacji, determinacji, który chce osiągnąć szczyt w Kapitolu, czyli tak naprawdę no, chce zostać tym prezydentem docelowo, albo kimś innym równie potężnym, nazwijmy to, i naprawdę robi wszystko, nie cofnie się dosłownie przed niczym i jego szacunek, nie wiem czy tak można powiedzieć, taki szacunek, oddanie, respekt przed właśnie tymi władzami Kapitolu, przed samym Kapitolem i przed ludźmi, którzy go reprezentują, jest naprawdę, mogłabym powiedzieć momentami, że niezachwiany i przyznam się, że były momenty, kiedy Jasnoła polubiłam w tej historii i trzymałam kciuki, że gdzieś będą jakieś takie na tyle przyjazne elementy, taką odkryją jego zupełnie w ogóle drugą stronę, taką przyjacielską, że to jest człowiek, który potrafi obdarzać innych uczuciem i dobrze się spodziewałam, bo są tam takie elementy i one tak trochę ogrzewały moje serduszko, ale później nadchodziły takie rzeczy, za które po prostu chciałabym mu strzelić w twarz i powiedzieć, stary, nie, chcę cię zmienić, nie stań się tym Snowem, którego ja po prostu znam z igrzysk, ale no, niektórych rzeczy nie da się cofnąć i niektórych rzeczy nie da się zmienić. Dlatego tak niesamowicie się cieszę, że mogłam w ogóle tą książkę przeczytać, że ją kupiłam, a kupiłam ją ostatnio. To jest jeden z moich ostatnich zakupów, i który przeczytałam. Bo wiecie, ja często kupuję książki na bieżąco, a później ich po prostu nie czytam i one leżą latami na półce i czekają na swoją kolej, ale ta książka nie mogła czekać. Po prostu ta książka nie mogła czekać i cieszę się, że nie czekała, bo gdybym ją odkładała i nie wiem, przeczytała w przyszłym roku albo nie daj Boże za 2 lata, to bym sobie pluła w brodę, bo to jest naprawdę fantastyczna książka. Przeczytajcie ją i dajcie znać, czy się Wam podobała. Widziałam, że dużo osób stawiło recenzje Ballady Ptaków i Węży na YouTube'a, ale ja ich nie oglądałam. Ja je teraz dopiero dzisiaj, może nie dzisiaj, jutro, zacznę je powoli nadrabiać i porównywać swoje odczucia z tym, co pokazywali inni, bo totalnie nie chciałam nic wiedzieć o tej książce. Wystarczyło mi, że wiedziałam, że to jest historia, która zadziała się na 10 lat przed igrzyskami. I tyle mi po prostu wystarczyło do szczęścia i że prezydent Snow, przyszły prezydent Snow będzie głównym bohaterem. I to było wszystko, co ja wiedziałam i tyle mi wystarczyło i jestem zachwycona. Więc z całego serca polecam Wam Balladę Ptaków i Węży. Kupujcie, czytajcie i dawajcie mi znać w komentarzu, jak się Wam ta książka podobała. Czy macie jakieś dodatkowe przemyślenia na temat tej książki? Jeżeli tak, to oczywiście dawajcie znać. Zaznaczajcie spoilery, jeżeli coś by się takiego pojawiło, co chcecie poruszyć, ale jakby musicie zdradzić fabułę, a jakby nie chcecie psuć zabawy innym. Ja bardzo chętnie jeszcze z Wami o tej książce podyskutuję, bo no jestem pod wrażeniem i po prostu emocje jeszcze cały czas we mnie buzują, mimo że jest już grubo po 20, a ja tą książkę skończyłam czytać przed 16, więc tak, no nie, rewelacja po prostu. I dajcie mi znać, jak Wam się podobał ten reading vlog. W ostatnich reading vlogach rzadko kiedy w ogóle Wam o tych książkach opowiadałam, bo chociażby w tym ostatnim reading vlogu przeczytałam, jakby czytałam tam chyba 4 książki czy 5, więc później takie nawet krótkie recenzowanie Wam tych książek zajmowałoby naprawdę kupę czasu,
na której jakby na tych vlogach po prostu nie mam tyle czasu, żeby Wam o tym opowiadać. Z jedną książką jest łatwiej. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się w ogóle w moim wykonaniu podoba, czy nie. Jeżeli się spodoba, to będziemy to może częściej powtarzać. Ja kończę, bo widzę, że Artur już uśpił małą, więc będziemy oglądać film. Ja się jeszcze chyba może przed tym filmem trochę jeszcze ogarnę. Chociaż w sumie jestem w domu, to może nie muszę. W każdym razie nie zawracam Wam dużej głowy. Dziękuję za to, że oglądaliście. Czekam na komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Także pa!